witam serdecznie Państwa. No i co, przejdźmy do odrobiny historii. Ja bym poprosił o ten slajd, gdzie mamy informację dotyczącą konsultacji społecznych. 9 lutego zakończyliśmy te konsultacje. Po prostu tego dnia przyjęliśmy ostatnie wnioski drogą elektroniczną w sprawie proponowanych zmian. Przypomnę, że w grudniu rozpoczęliśmy konsultacje zmian 26 linii autobusowych o otwarciu tej części drugiej linii metra czatem. Około 200 osób uczestniczyło dosyć aktywnie, przez 2 godziny odpowiadaliśmy na setki pytań. Następnie odbyliśmy 7 spotkań z mieszkańcami face to face. Około 700 osób było uprzejmych nas zaszczycić na 7 spotkaniach w 4 dzielnicach. To było Śródmieście, Bielany, oczywiście Bemowo i przede wszystkim Wola, bo tutaj tych zmian jest najwięcej. Dostaliśmy od uczestników tych spotkań około 450 wypełnionych ankiet. Odebraliśmy prawie 4000 wniosków drogą właśnie mailową, co zakończyło się właśnie 9 lutego i po 9 lutym przystąpiliśmy do oceny tych wszystkich wniosków, a przede wszystkim tego klimatu, który na spotkaniach miał miejsce. Bywało i 160 osób na takich spotkaniach, ale bywały też mniejsze zainteresowania, jak na dzielnicy Bielany, gdzie przyszło około 45-50 osób. Bardzo byliśmy zadowoleni z tych spotkań, one były bardzo merytoryczne. Efekt tych spotkań przedstawimy w drugiej kolejności. Wydaje się, że uwzględniliśmy uwagi niektórych kwestiach, które były przez nas zaproponowane. 3 wolskie stacje po ich włączeniu do ruchu, do eksploatacji uzyskamy dla mieszkańców zachodniej części Warszawy 20 tysięcy miejsc na godzinę. To taka będzie podaż. Dla przypomnienia i porównania powiem, że dzisiaj w komunikacji autobusowej tych miejsc mamy 5,5 tysiąca, więc znaczący przyrost na końcu naszego dzisiejszego sprawozdania, w pewnym sensie konferencji, gdzie pokażemy globalną obsługę poszczególnych rejonów miasta, więc przede wszystkim Bemowa, zachodniej części aglomeracji warszawskiej, jak również i Woli. Chciałbym tylko powiedzieć, że uznajemy, iż stacja Księcia Janusza będzie taką stacją węzłową dla linii drugostrefowych, a więc obsługujących właśnie zachodnie gminy warszawskie. Będziemy, mówiąc krótko, wydłużać trasy obecnej linii drugostrefowych do tej stacji po to, żeby mieszkańcom tych dzielnic ułatwić korzystanie z warszawskiego transportu publicznego. Stworzymy w związku z tym węzeł, z którego w ciągu jednej godziny będzie w różnych kierunkach odjeżdżała komunikacja autobusowa z czasochłonnością około 1 minuty. Efekty, tak może wyprzedzająco, tych naszych konsultacji, a przede wszystkim tych najistotniejszych wniosków, jakie były kierowane przez mieszkańców, omówi pani dyrektor Strzegowska. Bardzo proszę. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan dyrektor Witek, spotkania z mieszkańcami 4 dzielnic dały nam bardzo wiele informacji, czego tak naprawdę oczekują mieszkańcy, na jakie zmiany powinniśmy się przygotowywać. Prezentowaliśmy zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom poszczególnych tych dzielnic nasze propozycje zmian komunikacji w trakcji autobusowej, tak aby maksymalnie, optymalnie dostosować to do możliwości taborowych, ale po to, żeby w jak najlepszym układzie obsłużyć mieszkańców dzielnic, które dostają 3 nowe stacje metra, ale również mieszkańców innych dzielnic, przez które linie komunikacyjne autobusowe przechodziły. I tak po odbyciu tych spotkań, po zebraniu wszystkich głosów w ramach konsultacji, uwzględniliśmy bardzo wiele oczekiwań tychże dzielnic. Bemowo, Wola i Powiśle to były dzielnice, które postulowały przede wszystkim o pozostawienie linii 171 na trasie, która obowiązuje dzisiaj przed uruchomieniem metra na Woli, i ta trasa pozostaje dla mieszkańców Warszawy w swoim układzie z przed uruchomienia nowych stacji na Woli. Uwzględniając głos mieszkańców Bemowa, również pozostawiamy linię 112 na dzisiaj jeżdżącej trasie.
Natomiast konsekwencją tego nie będzie uruchomienie linii 271, którą planowaliśmy. Nowe Bemowo również tutaj, cały ten rejon miało swoje głosy i swoje postulaty, również wzięliśmy to jak najbardziej pod uwagę. W związku z tym linia 167 pozostaje na obecnej trasie i również będzie obsługiwała tychże mieszkańców. Wniosek mieszkańców Pragi Południa to dotyczył przede wszystkim linii 102, która również pozostaje na obecnej trasie i będzie jechała przez Powiśle i Uniwersytet Warszawski. Natomiast skończymy obiekt tej trasy w okolicach w zespole Emilii Plater. Natomiast linię 512 to również tutaj były również postulaty mieszkańców poszczególnych dzielnic. Wydłużamy do Placu Bankowego. I tak jak powiedział pan rektor Witek, metro Księcia Janusza to będzie duży węzeł przesiadkowy i tutaj również pozostawiamy linie podmiejskie, które dzisiaj obsługują mieszkańców dojeżdżających z gmin współpracujących z nami ościennych i zostawiamy je z dojazdem do Księcia Janusza z świadomością taką, że ci pasażerowie dalej będą korzystać zwłaszcza z jego transportu publicznego poprzez nową otwartą linię Księcia Janusza. Szczegóły tych zmian przedstawi kolega Michał Piwowarski. Proszę wierzyć, to była ogromna praca całego zespołu Zarządu Transportu Miejskiego, ale również oczywiście naszych współpracowników z poszczególnych gmin. I te głosy mieszkańców tutaj są bardzo cenne i bardzo istotne. I to warto podkreślić, rzeczywiście to, co proponujemy w pierwszej odsłonie, która wydaje nam się optymalna, jest robiona po to, żebyśmy później wspólnie w ramach konsultacji społecznych, spotkań roboczych, stołów roboczych, czatu z panem dyrektorem mogli doprowadzić do finalnego, jak najbardziej sensownego rozwiązania. Oczywiście, jak metro na Woli ruszy, będziemy obserwować, będziemy badać potoki pasażerskie i na pewno przyjdzie kolejny moment, gdzie czy mieszkańcy, czy my będziemy obserwować kolejne potrzeby ewentualnych drobnych korekt, czy w rozkładach jazdy, czy w trasach i przebiegów, ale to na razie pozwólmy, żeby trzy nowe stacje wystartowały i obsługiwały naszych mieszkańców, a ten kolejny etap zostawmy sobie na następne tygodnie. Poproszę pana Michała o szczegóły. Dzień dobry. To zaczniemy od trasy linii 102. Linia 102 wraca na swoją trasę z 2013 roku, czyli zostaje wycofana z Młynowa i jedzie od Królewskiej przez Plac Grzybowski do krańca Emilii Plater. Częstotliwość kursowania taka jak obecnie, czyli co 20 minut w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu w dzień powszedni oraz co 30 minut w weekendy. Linia 105 zostaje skrócona do Ronda Daszyńskiego. Częstotliwość kursowania co 4 minuty w godzinach szczytu, co 10 minut poza godzinami szczytu i weekendy i będą dodatkowe kursy skrócone, zaczynające od Fortu Wola do Ronda Daszyńskiego. One będą realizowane tylko rano i tylko w jednym kierunku. Autobusy potem będą wracały jak najszybciej po następnych pasażerów, mieszkańców Odolan przede wszystkim. Linia 106, zgodnie z propozycją z konsultacji, uruchamiamy linię pomiędzy Młynowem, ciągiem ulicy Grzybowskiej a Powiślem. Na Młynowie zastąpi 102, na Powiślu zastąpi i na Grzybowskiej linię 105. Linię 109 wydłużamy od dworca centralnego śladem obecnej trasy linii 171 do Torwaru z częstotliwością kursowania co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 poza szczytem i weekendy. Tutaj na Powiślu będzie współpracować razem z linią 171. Linia 129, zgodnie z propozycją z konsultacji, przekładamy z ulicy Ciołka na ulicę Teotymy. Częstotliwość kursowania bez zmian co 30 minut przez cały tydzień. Linia 136, tutaj wracamy na trasę sprzed zamknięcia ulicy Górczewskiej, czyli obecnie linia jeździ Płocką Kasprzaka, wróci na trasę przez Górczewską i Aleję Prymasa Tysiąclecia. Częstotliwość kursowania takie jak obecnie, co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem i weekendy. Linia 149 w projekcie pierwotnym miała być wydłużona do stacji metro Księcia Janusza, natomiast na wniosek postulatów mieszkańców ulicy Deotymy została, że jest tam sama 129, będzie za mało. Wydłużyliśmy linię 149 przez Deotymy na koło. Częstotliwość kursowania co 15 minut przez cały tydzień. Linie jeszcze po drodze, linia 155 i linia 167. Linia 155 ulega likwidacji, natomiast linia 167 zgodnie z postulatami mieszkańców rejonu ulicy Znanej pozostaje na obecnej trasie przez Redutową jako najszybsze połączenie do linii tramwajowej.
Linia 171 wraca na swoją trasę sprzed zamknięcia ulicy Górczewskiej, czyli przez Plac Bankowy, ale zakładamy, że zainteresowanie nią będzie mniejsze niż obecnie, w związku z tym zmniejszamy częstotliwość kursowania do 15 minut w godzinę szczytu i 20 poza szczytem i weekendy. Na Powiślu we współpracy ze 109 będzie oferować taką samą podaż miejsc jak dzisiaj. 184 zgodnie z naszą propozycją przekładamy z ulicy do Teotymy na Ciołka, żeby dowiązać linię do stacji metra Księcia Janusza. 190 wraca na swoją trasę sprzed budowy metra, czyli sprzed zamknięcia ulicy Górczewskiej, pojedzie Górczewską, Lesznym, Aleją Solidarności. Częstotliwość kursowania taka jak dzisiaj, co 7,5 minuty w godzinach szczytu, co 10 minut poza szczytem i co 10 minut w weekendy. Linia 197 już wróciła na swoją trasę wraz z otwarciem skrzyżowania Górczewska Jana Olbrachta, natomiast zmiana będzie dotyczyć kursów skróconych, czyli obecnie linii 397. Linia 397 zostanie zamieniona na kursy skrócone linii 197, kursującą w godzinach szczytu. Częstotliwość kursowania się nie zmieni, natomiast obecnie to zasilenie jest pomiędzy metrem Stare Bielany a kołem, natomiast z racji otwarcia metra te kursy skrócone będą jechały trochę dalej, przejadą koło stacji metra Księcia Janusza, przez ulicę Redutową dojadą do cmentarza Polskiego. Linia 201 pierwotnie miała być na Znanej jako wspomaganie dla linii 167 w dojeździe do metra, ale że 167 pojechało na Redutową, to 201 byłoby na najmniejszych autobusach tam za słabe. 201 zostaje na trasie takiej jednokierunkowej, czyli od koła będzie jechać przez Obozową do Otymy Górczewską do stacji metra Księcia Janusza i wracać będzie przez ulicę Ciołka i Nedelską. A Znana dostanie linię 284. To jest też coś, co urodziło nam się w trakcie konsultacji. Mieszkańcy zwracali uwagę, żeby zasilić linię 184, bo dla nich ten dojazd będzie atrakcyjniejszy do najbliższej stacji metra niż 171 jadące przez Powstańców Śląskich i Górczewską. W związku z tym 284 będzie takim dublem linii 184 pomiędzy Nowym Bemowem a metrem, no i dalej pojedzie do Znanej. Linia 520 pierwotnie miała kończyć na dworcu na centrum, bo objeżdżać Pałac Kultury, no ale z racji miała tam zastąpić 517, jako że 517 nie zmieniamy, bo zostaje na Powiślu 171, 520 dojedzie do Placu Bankowego i tam będzie kończyć. Częstotliwość kursowania taka jak obecnie, czyli co 7,5 minuty godzina szczytu, co 10 minut poza szczytem i co 10 minut weekend. No i jeszcze są linie podmiejskie, czyli ze Starych Babic i z Leszna, obecnie kończą na osiedlu Górczewska, dojadą do stacji metra Księcia Janusza, no i potem wraz z sukcesywnym wydłużaniem drugiej linii metra będą skracane i w perspektywie kilku lat wrócą z powrotem na osiedle Górczewska, jak już tam będzie stacja metra Lazurowa. Podsumowując, tutaj są grafiki przedstawiające, jak to będzie wyglądało na całych osiedlach, ponieważ tu naniszliśmy wszystkie linie, jakie są w układzie komunikacyjnym, łącznie ze zmienianymi, więc Jelonki będą miały dalej swoją linię 105 na ciągu Lazurowa i potem Połczyńska w stronę Ronda Daszyńskiego. Na ulicy Człuchowskiej rolę dojazdu do metra będzie pełniła linia 190. Na kole pojawiają się, oprócz linii tramwajowych prowadzących do centrum, pojawiają się też linie, które dowożą właśnie w poprzek do najbliższej stacji metra, więc na ulicy Ciołka będzie sporo połączeń autobusowych dowożących do najbliższej stacji metra. No i Smolnowa tak samo pojawi się, zamiast linii 102 pochodzi linia 106 kursująca częściej. Te linie będą dowozić do stacji Płocka, no i 136 do stacji Młynów. Już Młynów omówiłem. No i z Nowego Bemowa podstawową komunikacją w dojeździe do metra będą linie 184 i 284, jeżdżące razem w godzinach szczytu co 5 minut w porannym i co 6 popołudniowym. One będą dowozić przez koło do stacji metro Księcia Janusza, natomiast no, linia 171, która będzie jechać naokoło przez Bemowo-Ratusz, będzie kursowała ze zmniejszoną częstotliwością względem tego, co obecnie. No i mamy oczywiście na ciągu Obrońców Tobruku linię 197 i kursy skrócone linii 197 oraz 201. Tutaj częstotliwości będą takie jak obecnie, no ale w miarę rozwoju tych osiedli, które tam się powoli kolejne pojawiają, będziemy też na bieżąco reagować i zwiększać częstotliwość ich kursowania. No i tutaj jeszcze jest ten obszar centralny Ulrychów, rejon ulicy Znanej. Tak jak właśnie mówiliśmy, mieszkańcy przez ostatnie 3 lata nauczyli się dojeżdżać do tramwajów w ulicy Wolskiej, ponieważ wyjazdu na Górczewską nie było.
No i też pojawiało się to w postulatach, że chcą utrzymania tej relacji, więc tą relację będzie realizować 167, zostaje po prostu na dzisiejszej trasie. No a dojazd do najbliższej stacji metra będzie realizować linia 284. No a tak to wygląda w całości. Tak to będzie można też zobaczyć na naszych stronach, na ulotkach, które pojawią się pewnie, gdy już będzie bliżej otwarcia w taborze. Dziękuję bardzo.